przypomnę, Sebastian Olszar, 33 minuta, oficjalna liczba widzów 1500. Proszę na początek o krótkie podsumowanie meczu trenera gości. Na pewno gratuluję tutaj trenerowi zwycięstwa i jeszcze bardziej konsekwencji, bo naprawdę to jest konsekwentna gra i ta gra przynosi punkty. No nam, można powiedzieć, zabrakło tej konsekwencji, straciliśmy bramkę, choć no, trzeba chłopakom podziękować za wkład w drugiej połowie, bo grając w przewadze gospodarzy jednego zawodnika, myśmy myślę stworzyli też kilka sytuacji, które mogliśmy zamienić na bramki. No, gramy dalej, no, uważam, że pewne zespoły, z którymi musimy się pokusić o zdobycie punktów, dopiero przed nami. Uważam, że jeżeli będzie dalej taka determinacja, a myślę, że chłopcy już sami czują, że trzeba się mobilizować na każde spotkanie, bo to jest nowe wyzwanie, nowa liga. Będziemy skuteczniejsi i będziemy zdobywać punkty. Dziękuję. Co na to trener Nowak? No, dziękuję to trenerowi za gratulacje. Też gratuluję postawy, na pewno ambitnej, na pewno jeszcze zespół mocno napsuł nerwy w końcówce tutaj nam, to nie ulega kwestii, bo miał te dwie sytuacje. My mogliśmy oczywiście wcześniej rozstrzygnąć to spotkanie, bo były sytuacje na 2-0 i myślę, że grałoby się zdecydowanie spokojniej. No, dużo w tym tygodniu pracowaliśmy, mieliśmy tydzień, gdzie były podwójne treningi, ciężko pracowaliśmy, też dużo pracujemy dalej nad tym atakiem, bo chcemy grać już nie tylko taką konsekwentną, to dobrze trener wspomniał, bo rzeczywiście gramy taką wyważoną, konsekwentną piłkę, jeżeli chodzi przede wszystkim o te zadania defensywne, szybkiego powrotu, odbudowy po stracie, ale jeszcze musimy pracować nad tą jakością gry ofensywnej. My sobie z tego zdajemy sprawę, cieszy to dzisiejsze zwycięstwo oczywiście, natomiast no już tak naprawdę od jutra trzeba przygotować następną operację, to jest Arka Gdynia i na tym się koncentrować, nie myśleć o tym, co było i myślę, że z meczu na mecz też my będziemy grali lepiej, ale ja dziękuję przede wszystkim zawodnikom dzisiaj za postawę, za zaangażowanie, za determinację do końca. Chwała im, wygrywają następne spotkanie i to na pewno jest budujące i dla sztabu szkoleniowego, i dla całego klubu, dla Świnoujścia. Kibice naprawdę wspierają nas. Coś się zaczęło takiego bardzo pozytywnego dziać. Trzeba to wykorzystać, trzeba iść dalej własną drogą zwycięstwa. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę o pytania. Jak ten Łętocha odniesie się do czerwonej... Tomasz Duda, Kociński. Jak ten Łętocha odniesie się do tej czerwonej kartki Lusowa Jacka i do tych dwóch sytuacji w końcówce, kiedy domagał się rzutu karnego? Powiem tak, że na gorąco to są emocje i komentowanie tego zagadnienia to po meczu to jest bynajmniej dla mnie to już, tak jak powiedziałem, historia. Natomiast no, sędzia nie gwizdnął, no, decyzję on podejmuje, my działamy emocjami na ławce, natomiast uważam z mojego punktu widzenia, że no, o czerwonej karce to mi jest trudno powiedzieć, bo to jest atak, każdy sędzia kwalifikuje ten atak na piłkę i na nogi przeciwnika dwojako, jeden zakwalifikuje na żółtą kartkę, drugi na czerwoną, natomiast przy rzucie karnym uważam, że mój zawodnik, choć niższy wzrostowo, był ewidentnie pchnięty z tyłu i tutaj też sędzia decyduje o tym. Natomiast tak jak mówię, no, komentarz to już mówię, jest po fakcie, teraz trzeba patrzeć na następne spotkanie. Maciej Napierkowski, Telewizja Słowianin, do trenera Nowaka. Mimo wszystko wracam do ataku, w drugiej połowie zwłaszcza. Siadła ta formacja, kompletnie siadła. Była niezorganizowana, można powiedzieć, traciliśmy szanse, których stracić nie powinniśmy. Jak pan ocenia grę poszczególnych zawodników i przede wszystkim co należy zrobić, żeby w kolejnych meczach po prostu grać lepiej z przodu? No, oczywiście należy nad tym pracować. No, no jesteśmy w jakiejś fazie budowy tego wszystkiego, jeżeli chodzi o jakość grania i to też nie ukrywam. A my doskonale sobie zdajemy sprawę i zawodnicy również. My nawet ten dobry mecz z Miedzią analizowaliśmy i dużo sobie powiedzieliśmy o tych wszystkich mankamentach jeszcze w grze, tak? Co do przedniej formacji. Ja myślę, że zanerwowo były momenty, że wprowadzaliśmy tą piłkę. Ten początek drugiej połowy naprawdę był bardzo dobry w naszym wykonaniu. Przyjęliśmy inicjatywę, graliśmy dłużej przy piłce, budowaliśmy tę akcję rozsądnie, mądrze, przenosiliśmy ciężar z jednej na drugą stronę.
Potem się wkradła niepotrzebna nerwowość. Tak za szybko moim zdaniem, szczególnie przez środek wprowadzać tę piłkę, a łatwiej się grało nam, jak pokaże właśnie ten początek drugiej połowy, przez boczne sektory. I tutaj to może zawiodło jeszcze, taka dokładność, ale ja uważam, że już pomysł, bo w tych fragmentach widać pomysł tego zespołu i już powoli styl, jaki ten zespół chce i na ile chce dominować po prostu z przeciwnikiem, tak? To widać, dlatego ja bym był spokojny. No wygrywamy kolejne spotkanie, nie robmy ze zwycięstwa, można powiedzieć, pogrzebu, to przede wszystkim. Nie, pogrzebu nie robimy, gratuluję. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? W takim razie dziękuję. Dziękuję bardzo.